Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Polonia Bytom Krakowia. Mecz niezwykle ważny dla obu zespołów, zakończony ostatecznie zwycięstwem Polonii Bytom 1-0. Witam serdecznie na konferencji prasowej trenerów obu drużyn, trenera Artura Płatka, trenera Krakowi oraz trenera Polonii Jurija Szatałowa. Na początek poproszę kilka słów komentarza do tego meczu trenera drużyny gości. Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje do trenera Polonii, zespołu Polonii za zwycięstwo. Na pewno był to ważny dla nas mecz, niestety zakończył się dla nas porażką 1-0, ale z przekroju całego meczu wygrał zespół, który oddał więcej strzałów celnych na bramkę, zasłużenie, wygrał 1-0. Gratuluję Polonii zwycięstwa. No na pewno, dobry wieczór przede wszystkim i z mojej strony, no na pewno mnie łatwiej ocenić ten mecz, bo mecz jest wygrany, tym bardziej w takich warunkach, gdzie tracimy zawodnika po głupim naprawdę zachowaniu. To jest niewiarygodne, żeby zawodnik w ekstraklasie tak się zachował, gdzie uderzy od tyłu zawodnika bez piłki, to jest niewiarygodne. Ale naprawdę brawo dla zespołu, kiedy zespół wychodzi z takiej sytuacji i potrafi jeszcze w ciężkich warunkach, gdzie przewaga zespołu optyczna na pewno była Krakowi, i potrafimy zdobyć bramkę i utrzymać to do końca meczu. Naprawdę duże brawo dla chłopaków za charakter, gdzie potrafili grać na całej długości i szerokości boiska. Co dokładnie z podstawkiem? I drugie pytanie, czy Cieliński też trochę nie przesadził? To znaczy, z czym nie przesadził? No bo tutaj też popchnął w tej jednej sytuacji. Nie, no na pewno, ale tam nie było uderzenia przede wszystkim. Ja, najgorzej, kiedy człowiek uderza, to przypychanki, to jest męski sport, także tutaj uważam, nic strasznego nie było. Ale co dotyczy podstawka, to on ma rozgrzewce, naciągnął miecie dwugłowy i musieliśmy go zastąpić Hubertem. Ważne, że te zmiany dokonane w przerwie, czyli wejście Zielińskiego i Tomasika, one wynikały z tej czerwonej karty. Czy to była po prostu ocena dyspozycji tych chłopaków dzisiejszych, Jaromina i Kielicza? To znaczy nie, bez żadnej ceny, po prostu musiałem rozłożyć siły na cały zespół. Tutaj zespół go nie wytrzymał do końca, gdzie chciałem wprowadzić po prostu świeżych chłopaków, którzy mieli więcej sił. Do trenera Płatka, jakie były zalecenia na drugą połowę, Krakowia wyszła? Na drugą połowę wiadomo było, że będzie się grało 45 minut w przewadze. No tak, od 23 minuty graliśmy z przewadze, dlatego żeśmy zrobili zmianę. Wprowadziliśmy Tomka Moskałę za Przemka Kulika, Paweł Zasień do gry na prawej obronie. Mieliśmy grać ofensywnie głównie bokami, bo to wszystko, co nam wyszło w pierwszej połowie, od momentu, gdy żeśmy grali w przewadze, to wszystko, co żeśmy próbowali grać środkiem, nie dawało do recepty. Polonia dobrze ustawiła się, jeżeli chodzi o grę obronną, i tylko chcieliśmy bokami spróbować tą Polonię ukończyć, można tak powiedzieć, takiego stwierdzenia można użyć. Nie udało się, za mało tych akcji było, za mało dorzutów, także za mało strzałów z drugiej linii, gdzie te linie obrony i pomocy można wtedy złamać. To było wszystko za wolne, rozgrywane, apatycznie i dlatego porażka. Do trenera Płatka, bo wydaje się, że Polonia nas przebiła przede wszystkim walką. Dlaczego tak jest? No na pewno, ten zespół został nagrodzony za to, że przez kilkanaście minut grał jednego zawodnika mniej i potem w tym fragmencie gry ta determinacja, ta walka spowodowała, że zespół Polonii odniósł zwycięstwo. Trenera Płatka, czy na waszą grę nie miało wpływu czasem to, co prezes Filipiak mówił jeszcze przed meczem, że drużyna tak czy siak będzie grała w tym zespole i nigdzie indziej, że na was taką wielką presję? Nie wiem, no było na pewno widać w pierwszych kilkunastu minutach, nawet w pierwszej połowie, całej pierwszej połowie, dużą nerwowość w tym zespole. Tak proste błędy, takie błędy techniczne, niewymuszone przez przeciwnika, nie zdarzają się normalnie na tym poziomie rozrywkowym. Aczkolwiek dzisiaj miało miejsce i na pewno to miało wpływ, znaczy nie wypowiedź może prezesa, ale dużo nerwowości. A jak pan przypuszcza? Dlaczego weźmy najsłabszy mecz Krakowi? Zamiast iść do przodu Krakowia, no idzie w dół. Z grą, jak mi mówię, punkty z grą.
Też bym chciał znać odpowiedź na to pytanie, jeżeli chodzi o to, dlaczego jest grom, ale myślę, że nie powiem nic odkrywczego, to co wcześniej powiedział pan prezes. To, co wam też się nasuwa, jeżeli chodzi o naszą grę, widać dużą nerwowość, ta nerwowość powoduje paraliż niektórych zawodników, tak prosto błędy, które im się wcześniej nie zdarzały, się zdarzają. Jest to przykre, ale ja mówiłem, zdawałem sobie sprawę, że będziemy mieli do czynienia z tą sytuacją. Pan potępił przed momentem Marcina Radzewicza za głupie zachowanie niegodne zawodnikowe w trakcie. Jak pan oceni sytuację w drugiej połowie, gdy Michał Zieliński popchnął Tomasza Moskwę i sam wymierzył mu sprawiedliwość? To znaczy, tam nie było żadnego wymierzenia. Uważam, było to po prostu pchnięcie, nie było tam jakieś, to było po prostu może zderzenie zawodników. Ale to na pewno nie można tego chwalić, nie? Na pewno to jest piłka nożna. W telewizji powiedzieli ewidentna czerwona kartka. No, wtedy bym wiedział, wszystko może mówić. No nie, no, ja tak, nie, po prostu mnie pytałem, ja tak oceniam, no trudno, nie? Ja mam taką ocenę na mnie. Ale nie tego, nie? No, i akurat ja bym tak samo się zachował, trudno. Nie? Także tutaj ja uważam, to nie zapasy, też ja będę z Zielińskim rozmawiał, ale to nic takiego nie było, żeby bez piłki uderzył nogą gdzieś, to nie było takie niebezpieczne, to jest przypychanka dwóch facetów i nic więcej.